Bardzo rozsądną zdaniem kierowców interpelację skierował do prezydenta miasta radny Józef Kowalewski. Rajca, w trosce o bezpieczeństwo, zarówno rowerzystów, jak i kierowców zaproponował, by na skrzyżowaniach ścieżek rowerowych z jezdniami ustawić bariery zmuszające rowerzystów do zwolnienia tempa jazdy, a tym samym ograniczyć możliwości ich wtargnięcia na jezdnią. Zdaniem radnego tego rodzaju barierki spowodują, że zmniejszy się nie tylko faktyczna liczba kolizji i wypadków z udziałem kierowców i rowerzystów, ale też ograniczone zostanie ryzyko tego rodzaju zdarzeń. Na propozycję Józefa Kowalewskiego oburzeniem zareagowali rowerzyści, co podczas środowej sesji wyraził radny Wojciech Pająk. Ja przyłączam się też do tego oburzenia, bo y, jest to rozwiązanie, które zmusza Uczestników ruchu drogowego do tego, żeby z tego roweru wręcz zsiąść i przeprowadzić go, czy w jakikolwiek inny sposób przekroczyć skrzyżowanie. No, nikt nie zmusza kierowców samochodu do tego, żeby wysiąść z samochodu i przepchnąć go przez skrzyżowanie, prawda? Więc myślę, że gdybyśmy się równo traktowali, mówię tutaj o. o Sytuacji zbliżania się do skrzyżowania, bo kiedy takie wypadki mają miejsce najczęściej, przyjazdu rowerzysty przez skrzyżowanie, wtedy kiedy w prawo skręca samochód i nie widzi na czas zbliżającego się rowerzysty. Może warto sobie przypomnieć, że każde takie skrzyżowanie, które łączy się z przekroczeniem linii ruchu innych pojazdów, wymaga. Zwolnienia. Ta wskazana przez radnego Wojciecha Pająka zasada dotyczy jednak zarówno kierowców, jak i rowerzystów. Radny, uzasadniając swoje oburzenie, zauważył również, że wzrasta ruch rowerowy też dzięki suwerowi, na szczęście. Mamy coraz więcej turystów jeżdżących na greenvelo, które tą samą trasą dokładnie przejeżdżają. Ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, że turyści, którzy będą jechać przez suwałki z sakwami, z dużymi. Bagażami będą nagle się zatrzymywać przed skrzyżowaniem, bo są jakieś barierki. Oburzonym cyklistom oraz radnemu sięgającemu po groźnie brzmiący argument dyskryminacji, warto jednak przypomnieć, że zgodnie z przepisami o ruchu drogowym rowerzyści obowiązani są zsiadać z rowerów podczas przekraczania jezdni w miejscach przeznaczonych wyłącznie dla pieszych oraz ustępować pierwszeństwa pieszym na przejściach wiodących przez ścieżki rowerowe. Taki widok to prawdziwa rzadkość, nie tylko w suwałkach, a może i przejaw dyskryminacji wobec pieszych?